Za siedmioma morzami, za siedmioma wyspami, Arion i Delfin, mit grecki. Czyta Beata Joanna Siniuto. Żył na wyspie Lesbos młodzieniec imieniem Arion. Słynął na całą Helladę jako największy śpiewak i mistrz gry na lirze. Ludzie mówili o nim, że w jego żyłach płynęła krew boska. Miał być synem boga mórz Posejdona i jednej z nimf. Zaprosił Ariona na swój dwór potężny władca Koryntu, mądry i przewidujący Periander. Dumny, że boski muzyk dodaje blasku jego ogrodowi, obdarzył go królewską łaską i obsypywał szczodrze wspaniałymi darami. Wieść o Arionie dotarła na Sycylię, gdzie żyli greccy osadnicy wierni dawnym ojczystym obyczajom. Gdy na Sycylii miały się odbyć doroczne uroczystości ku czci bogów, połączone z zawodami poetyckimi i muzycznymi, mieszkańcy wyspy zaprosili Ariona do udziału we współzawodnictwie z najlepszymi muzykami Hellady. Periander z niechęcią przyjął sycylijskich posłów, nie chcąc narażać ulubionego śpiewaka na trudy i niebezpieczeństwa morskiej żeglugi. Ariona jednak pociągała daleka podróż. Ciekawy był świata i ludzi. Przybysze z Sycylii opowiadali mu cuda o piękności wyspy, o sławie, jaka na niego spłynie, gdy zwycięży w muzycznych zawodach. Uprosił więc króla o przyzwolenie i wraz z sycylijskimi gośćmi odpłynął na morze. Podróż minęła szczęśliwie. Bóg Posejdon uciszył fale morskie i zesłał pomyślny wietrzyk, by syn jego mógł się cieszyć pogodnym błękitem nieba i wody i w spokoju przygotowywać się do udziału w czekających go wielkich uroczystościach. Mieszkańcy Sycylii przyjęli Ariona z wielkimi honorami, należnymi tak sławnemu mistrzowi liry, i prześcigali się w gościnności. Nadszedł wreszcie dzień uroczysty i Arion stanął wraz z innymi śpiewakami do wielkich zawodów. Zaśpiewał pieśń ku czci swego boskiego ojca Posejdona i tak przejmująco zagrał na lirze, że tysięczne tłumy słuchaczy jednogłośnie okrzyknęły go zwycięzcą. Gdy wieniec laurowy ozdobił jego czoło, uderzył pod niebo wielki okrzyk radości i zachwytu. Arion otrzymał nadto drogocenną nagrodę, a od wdzięcznych słuchaczy wiele złotych i srebrnych posążków, wspaniałych pucharów, bogato zdobionych dzbanów do wina, a także mnóstwo klejnotów i pięknych szat. Wreszcie nadszedł dzień odjazdu z Sycylii. Żegnany z żalem przez mieszkańców wyspy, wstąpił Arion na pokład małego, ale mocnego stateczku, który odpływał do Koryntu. Zanim słudzy wnieśli skrzynie ze skarbami i darami od mieszkańców wyspy. Rześki wiatr dął z zachodu, wydymał purpurowe żagle, majtkowie rytmicznie pruli długimi wiosłami morskie fale i wkrótce brzegi Sycylii poczęły niknąć sprzed oczu żeglarzy. Statek wypłynął na pełne morze. Arion siedział na rufie i patrzył w dal, tam gdzie ledwie widoczną, błękitną smugą znaczyła się na horyzoncie piękna wyspa, która go przyjęła tak gościnnie. Wtem podszedł doń dowódca statku, ponury olbrzym o twarzy poznaczonej krwawymi bliznami, bowiem miał on na sumieniu niejeden piracki napad na spokojnych kupców wiozących morzem towary. Wsparł się plecami o burtę, wychylił czarą sycylijskiego wina i rzekł do młodzieńca: gotuj się na śmierć, Arionie, nim słońce zgaśnie, musisz umrzeć.
Ocknął się Arion z zamyślenia, spojrzał na dziką twarz pirata i odparł z łagodnym uśmiechem. Raczysz sobie żartować, panie. Widać, wypiłeś za wiele wina. Gotuj się na śmierć, powtarzam. Nie zwykłem bowiem żartować. Cóżem ci uczynił, że mnie na śmierć skazujesz? Zapytał Arion. Posiadasz wielkie skarby, masz złoto, srebro, klejnoty, drogocenne szaty, a ja i moi ludzie jesteśmy biedni. W drodze na Sycylię obrabowano nas do cna. Ledwieśmy z życiem uszli, odpowiedział pirat. Nie zabijaj mnie, przysięgam, że dobrowolnie oddam ci wszystko, co posiadam, wszystkie dary i nagrody, jakimi Sycylia wyróżniła moją muzykę, ale pozostaw mi życie, prosił Arion. Ha, 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 twoja przysięga nie ma dla mnie żadnej wartości, zaśmiał się pirat. Gdybym cię żywego zawiózł do Koryntu, rychłobyś o niej zapomniał pewne opieki swego władcy. A Perianda wiadomo całemu światu, jaki potrafi być surowy w karaniu. Jeśli już taki mi los przeznaczony z woli bogów, rzekł Arion, wtedy o jedną tylko niech mi wolno będzie prosić cię łaskę. Pozwól, że zaśpiewam ostatnią swą pieśń. Powiedziałem, że zginiesz, nim słońce zgaśnie. Do tego czasu możesz sobie śpiewać, ile tylko dusza zapragnie. Rzekł pirat ze złym uśmiechem. Wychylił drugi kielich wina do dna i chwiejnym krokiem poszedł liczyć skarby zrabowane Arionowi. Wtedy Arion wziął lirę w dłonie, stanął na dziobie statku i zaczął śpiewać pobożny hymn, błagając bogów o ratunek. A gdy przybrzmiały ostatnie słowa pieśni i umilkły struny liry, skoczył Arion w morze, oddając życie w ręce losu. Zamknęły się nad nim błękitne fale, lecz wnet wypłynął na powierzchnię i poprzez bryzgi piany i śnieżne grzywy wód dostrzegł, że statek pchany wiatrem szybko oddalał się od niego, żeglując na wschód. Widać piraci zajęci dzieleniem łupu i spici winem nie zauważyli zniknięcia swego więźnia. Z trudem, ciężko dysząc, unosił się Arion na falach, gdyż pływak zeń był nie najlepszy. W dodatku przeszkadzała mu lira, z którą nie chciał się rozstać. Już słońce skryło się za horyzontem, zorza wieczorna purpurową łuną ubarwiła niebo i morze, a lądu nigdzie nie było widać. Ostatkiem sił trącił Arion dłonią struny, wzywając pomocy. Dźwięki liry posłyszało stado delfinów igrających w morzu. Za chwilę cała ich gromada otoczyła tonącego śpiewaka. Ich piękne, smukłe, wrzecionowate ciała lśniły w blaskach zachodu. Zwierzęta ogonami biły fale, wznosząc fontanny wodnego pyłu. Młode delfiniątka delikatnie trącały Ariona pyszczkami i wpatrywały się w niego ciekawie, a w ich oczach nie było lęku ni wrogości. Największy z delfinów, zapewne naczelnik stada, podpłynął do Ariona tak blisko, że otarł się swym śliskim ciałem o jego ramię i nagle ozwał się doń ludzkim głosem. Arionie, synu naszego władcy Posejdona, nie lękaj się nas. Jesteśmy przyjaciółmi ludzi, a ciebie szczególnie czcimy za twój boski śpiew i grę na lirze. I ja i cały mój ród bezpiecznie cię zawiedziemy do korynckich brzegów. Po chwili zdumiony i uradowany śpiewak siedział na grzbiecie delfina, a olbrzymi wodny zwierz rozwarł szeroką paszczę,
i wyglądał zupełnie, jakby się śmiał od ucha do ucha. Pozostałe delfiny otoczyły ich gromadą i wesoło skacząc po falach towarzyszyły Arionowi podczas całej przeprawy, a tak szybko pruły morskie tonie, że wnet prześcignęły piratów. Już następnego ranka przypłynęły do korynckiego przesmyku, zanim statek z prześladowcami Ariona zdołał rzucić kotwicę w porcie. Gdy zbliżyli się na tyle do brzegu, iż woda zatoki sięgała Arionowi zaledwie do pasa, wielki delfin wydał cichy gwizd. Na ten znak gromada jego towarzyszy posłusznie odpłynęła z powrotem na morze, żegnana dziękczynną pieśnią uratowanego z odmętów śpiewaka. Kiedy zostali sami, rzekł delfin do Ariona: teraz jesteś bezpieczny, synu Posejdona. Mógłbym cię tu pozostawić, ale będę ci jeszcze potrzebny. Pójdę z tobą do pałacu królewskiego, by dać świadectwo prawdzie. Ależ ty zginiesz bez wody, rzekł Arion, wszak delfiny to zwierzęta morskie. Wystarczy mi sił, by stanąć wraz z tobą przed tronem mądrego Periandra. Cały Korynt zbiegł się na dziedziniec pałacowy, podziwiając niezwykłe zjawisko delfina pełzającego po ziemi obok człowieka. Zstąpił z tronu wielki król Periander i pochwycił z radością w ramiona ulubionego śpiewaka. A kiedy Arion mu opowiedział o swej strasznej i dziwnej przygodzie, o złych i chciwych piratach, o swym skoku w morze i o cudownym ocaleniu przez delfina, który aż tu z nim przybył, by prawdę słów jego zaświadczyć, władca, począsając z podziwem głową, rzekł: dziwy mi prawisz, mój chłopcze. Gdyby nie ten mieszkaniec morskich głębin, który tu dyszy u twych stóp, nigdy bym w to nie uwierzył. Ale każ mu co prędzej wracać na morze, inaczej zginie. Lecz było już za późno. Wierny delfin, pozbawiony wodnego żywiołu, zakończył życie. Arion zapłakał na ten widok, a Periander rozkazał pogrzebać szczątki delfina nad brzegiem morza i wznieść mu wspaniały grobowiec, by po wsze czasy ludzie wiedzieli, że delfiny są ich najlepszymi przyjaciółmi. Właśnie tłumy mieszkańców Koryntu rozchodziły się do domu w pouroczystości pogrzebowej, gdy nagle ktoś dostrzegł nadpływający statek. To wracali piraci, ci sami, którzy przed tak niedawnym czasem zrabowali Arionowi skarby wiezione z Sycylii i grozili mu śmiercią. Wnet dano znać władcy Koryntu o pojawieniu się obcych żeglarzy w mieście. Periander rozkazał wezwać piratów przed swe oblicze. Witajcie na mojej ziemi, rzekł im mądry król z twarzą nieprzeniknioną. Ponoć żeglujecie z dalekiej Sycylii. Czy nie słyszeliście przypadkiem o Arionie, wielkim śpiewaku? Już dość dawno popłynął statkiem na zawody muzyczne, które się miały odbyć na tej wyspie. I odtąd wszelki słuch o nim zaginął. Arion? A któż by o nim nie słyszał? Toż cała Sycylia o nim mówi i głosi jego chwałę. Zwyciężył tam w zawodach muzycznych i otrzymał pierwszą nagrodę. A teraz objeżdża miasta sycylijskie, witany wszędzie jak triumfator. Odrzekł najstarszy z piratów, rzucając skośne spojrzenie na swoją załogę. Czy możecie przysiąść, że prawdą są wasze słowa? Więc nie zabraliście Ariona na swój statek? Nie płynął z wami z powrotem do Koryntu? Zapytał Periander, mierząc surowym wzrokiem dzikie twarze żeglarzy. Gotowym zakląć się na wszelkie świętości, jaką mówię szczerą prawdę.
Arion pozostał na Sycylii, a nie myśli o rychłym powrocie na twój dwór, wielki królu. Rzekł dowódca piratów, a jego kompani przytaknęli chórem jego słowom. Wtedy powiódł ich król w otoczeniu swej świty i tłumu dworzan na świeży grób delfina. Tu rozkazał im złożyć uroczystą przysięgę, wzywając na świadku bóstwa morskie z groźnym Posejdonem na czele. Zaczęśli się zbóje ze strachu przed gniewem władcy morza, ale równocześnie tak wielki był ich lęk przed karą z rąk Periandra, że woleli wybrać krzywoprzysięstwo niż wyznać prawdę. Przysięgamy na wielkiego Posejdona i na jego małżonkę Amfitrytę, że nie wieźliśmy Ariona naszym statkiem, wyrzekli, zwiesiwszy głowy ponuro. Nikt nie zdołał opisać przerażenia, jakie ogarnęło piratów na widok młodzieńca, gdy ten żywy, cały, tryskający zdrowiem, stanął przed nimi i zawołał: ha! Sądziliście, okrutnicy, że zginąłem w morzu, pożarty przez ryby? A ja tymczasem, dzięki opiece bogów, wcześniej od was wpłynąłem do portu. Na nic się zdały wasze kłamstwa. Na ten grób kryjący szczątki mego wybawcy, wielkiego delfina, sługę władcy mórz Posejdona, klnę się, jakom został przez was obrabowany i skazany na śmierć. Widząc, że na nic się nie zdadzą dalsze ugarstwa, padli zbóje do nóg Ariona i jęli go błagać o przebaczenie. Ich los jest w twoich rękach, chłopcze, rzekł Periander. Gdy powiesz słowo, zostaną ukarani śmiercią, jak na to zasłużyli. Daruj im życie, władco Koryntu, rzekł Arion. Nie chcę brać na nich pomsty za swą krzywdę. Moim dziełem śpiew na cześć bogów, moją bronią lira, nie miecz. Tym razem ominęła was śmierć, rzekł Periander surowo do struchlałych zbójów. Oddajcie zrabowane skarby prawemu właścicielowi, a potem idźcie precz z moich oczu, opuśćcie moją ziemię, niechaj nigdy dziób waszego statku nie zwraca się w stronę Koryntu. Odtąd ani wy, ani wasi potomkowie nie będą mieli prawa rzucać kotwicy u tych brzegów. Gdy słudzy królewscy wynieśli ze statku wszystkie skradzione Arionowi skarby i złożyli je u stóp boskiego śpiewaka, wtedy piraci chyłkiem, unikając wzroku ludzkiego, pobiegli na brzeg zatoki, odcięli w pośpiechu cumy i postawiwszy żagle, uciekli na pełne morze. Odtąd nikt ich nie widział w Koryncie.